Cześć, witajcie w kolejnym pierwszym razie. Dzisiaj gramy w Assassin's Creed Syndicate. Mówię gramy, ponieważ jest tutaj ze mną Perez, gdyż to będzie jego pierwszy raz w Assassinie. Ja już miałem okazję pograć u siebie w domu. Czy będzie mój pierwszy raz nie tyle w Assassinie, co też w całej naszej nowej serii, którą możecie oglądać na pp.pl. Pierwszy raz? Tak, nie da się. Incepcja pierwszorazowa. Nie da się ukryć, że jest to dość ciekawe zjawisko, ale jakoś trzeba przez to będzie przebrnąć. Mamy nadzieję, że będzie fajnie. Kontynuuj w języku polskim. Czytelnicy tam proszą, żebyśmy grali jak najwięcej po polsku, o czym ja nagminnie zapominam, bo wszystko mam ustawione w języku angielskim. Więc dzisiaj ja będę pełnił rolę strażnika polskości i będziemy się starać, żeby to było wszystko w naszym rodzimym języku. A grałeś w poprzednią odsłonę Assassin's Creed, czy to jest w ogóle pierwszy raz dla ciebie? Nie, grałem akurat z Assassinami. Serią mam bardzo miłe wspomnienia, ponieważ kupując jeszcze swego czasu PlayStation 3, Assassin's Creed 2 był grą, którą kupiłem na starcie. Więc jak najbardziej pamiętam i dwójkę, później miałem okazję pograć i w Black Flag. Zdarzało się w jakieś tam kolejne odsłony mniej lub więcej pograć. Musimy najpierw przebrnąć przez filmowe wprowadzenie, które siłą rzeczy już widziałem. Nadal, tak jak w Unity, brakuje nam Desmonda, nie mamy tych scenek, które odbywają się w czasach współczesnych, bo ta historia się zakończyła wraz z trójką. Mamy takie filmowe elementy. Tak samo nie ma, tak jak w Unity mogliśmy chodzić sobie z pierwszej osoby, tutaj mamy po prostu cutscenki współczesne. Nie wiem, czy to lepiej, czy gorzej. Osobiście, z tego co wiem, to gracze nie przepadali za graniem we współczesności i za Desmondem generalnie. To jest, wiesz, kwestia zapewne już po prostu indywidualnych preferencji. Ja mimo wspominam odsłony, które bazowały na tych odległych czasach, ale wydaje mi się, że ten wiktoriański Londyn, który ma być teraz, też może się fajnie sprawdzić. A ja mam super, mega niepopularną opinię, ponieważ po ograniu już tam kilku godzin w Syndicate, pomimo że wiele rzeczy mi się podoba, to jednak scenariuszem wróciłbym do Unity. No to tak, ty masz zawsze na odwrót. Zwłaszcza, że ja Unity miło wspominam, bo tak naprawdę wbrew temu, co chociażby pamiętam, Butcher wrzucał u siebie filmiki na fejsie i strasznie narzekał na błędy, przejechałem grę bez żadnego buga takiego wyraźnego. No tak, to jakimś strasznym szczęściem. I to też na pewno wpłynęło na mój odbiór tego tytułu. Oczywiście. No tak, bo najwięcej hejtu na Unity było związane właśnie z tymi bugami, które no, rzucały się w oczy, ale no, jak widać, twój przykład pokazuje, że nie każdy musiał na nie trafić, co na pewno miało zupełnie inny odbiór na całą historię. To też jest ciekawe, no bo masz teoretycznie ten sam kod, tę samą grę. Na konsolach to powinno działać mniej więcej tak samo, no bo wiadomo, że PC-towe wersje to różnie bywa, zależnie od tego, od sprzętu, na którym gramy i tak dalej. Natomiast, że na konsolach jest różnica, że jedni trafiają na te bugi, jedni mają ich mniej, inni mają ich więcej, a niektórzy nie mają wcale. To znaczy, wiesz, wydaje mi się, że to też jest kwestia, trzeba byłoby poszczególne bugi rozbijać na części pierwsze, gdzie występują. Niektóre te z Unity, jak kojarzę, to były jakieś naprawdę konkretne lokalizacje, konkretne miejsca, gdzie ktoś tam podszedł i nagle zobaczył jakieś wysypane tekstury. Coś jak ostatni przykład z koniem z twojego pierwszego razu z Wiedźmina, gdzie nagle pojawiła się niewidoczna ściana, którą strzelam, że pewnie wiele osób ominęło, nie trafiło na nią. Tak, no jest taka szansa, zwłaszcza, że no Wiedźmin ma te swoje ponad 100 km kwadratowych obszaru, więc bardzo łatwo jest ominąć coś takiego. Tak naprawdę. Na razie zaczyna się ciekawie, mimo tego wprowadzenia filmowego. Wygląda to fajnie i wydaje mi się, że naprawdę to jest taka epoka, która może mieć wielu zwolenników, choćby Rogera, któremu przy okazji recenzji bardzo się podobał ten klimat. Nie, wizualnie silnik bardzo mocno daje radę, zresztą Unity też było bardzo ładne, poza tymi bugami, które niektórym ludziom wpadały czy też wypadały. Fajnie byłoby, że mógł się skupić na tym, co w ogóle tutaj nam pokazują i co można poczytać, ale faktycznie, jak wspominałeś, umiejętność mówienia, oglądania i grania, zwłaszcza i jeszcze jeżdżenia samochodem na przykład, tak jak tak, w ostatnim jest to, no, jest Need for jest Speedzie, to duże, jest to problematyczne. Jest to duże wyzwanie, ale będziemy się starać, aby to jak najlepiej wyszło, już mamy chyba z głowy. Czy to już przynajmniej kawałek tego wprowadzającego tutoriala, byśmy wam pokazali gameplayowo, jak wygląda? Długie ładowanie. To jest minus tej gry. Jak zginiesz, ekran ładowania jest mega długi.
To jest bardzo irytujące, zwłaszcza, że przynajmniej ja albo jestem kiepski akurat w tę odsłonę asasynów, albo nie wiem co, ale ginę relatywnie często teraz. Czyli nie jest taka łatwa, jak często mówiło się o poszczególnych odsłonach. Nie, nie, tak naprawdę Unity już było troszkę trudniejsze, miałem wrażenie. No tu jest spora różnica, przynajmniej dla mnie. No dobrze, akurat chyba w dzisiejszych czasach, kiedy cały czas się narzeka, że gry są coraz łatwiejsze, takie wyzwanie może się okazać dla niektórych łakomym kąskiem, aby spróbować sobie z nim poradzić. Teraz jak widzę, mamy tę dwójkę naszych bohaterów, co... Tak, tak. Też jest jakoś, mamy podwójne cofanie się w czasie, bo mieliśmy czasy teraźniejsze, później gościa, o którego później poznajemy o imieniu Green, który tam pisał, że źle się stało w Londynie i tak naprawdę gramy w tym, co on spisuje na tych listach. No tak, akurat seria miała w sumie ciekawe motywy z tym przenoszeniem się do tych poszczególnych epok. Do wspomnień, tak, przodków, to jest przodków, bardzo tak, coś nowatorskiego było wtedy przynajmniej. No tak, no bo już mimo wszystko tych poszczególnych odsłon i, no i też innych tytułów, które jakoś z tego zaczynają coraz częściej czerpać. Ale jest to na pewno jakiś punkt rozpoznawczy całej serii. No, chyba już będziesz mógł pograć. Ja generalnie zastanawiałem się, jak oni rozwiążą takie bardziej współczesne czasy, tak jak wiktoriańska era jest znacznie bliższa nam niż te wcześniejsze epoki. Bardzo dużo robi później zdobywa się linkę z hakiem, bo strasznie ciężko i mozolnie wchodzi się na wysokie budynki. One są tutaj dużo wyższe niż w poprzednich czasach, prawda? Więc siłą rzeczy twórcy musieli wymyślić coś, żeby ułatwić tę wspinaczkę. No tak, żeby nie było za nudno, no nie da się ukryć, gdyby to miała być jakaś mozolne przeskakiwanie po poszczególnych kondygnacjach, to raczej ciężko by było mieć z tego frajdę. Szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że w czasach współczesnych Assassin's Creed nie dałoby rady. Mechanika wspinania by nie dała rady sobie z tym wszystkim. No i mamy, wreszcie gramy, mamy na początku gry, tutaj trochę zdradzę, dwa tutoriale, pewnie nie zdążymy ich ograć wszystkich, bo to by zeszło, obu, bo to by zeszło nam z godzinę lekką ręką, a staramy się zamknąć w 15-20 minutach max, tak jak już zdarzyło mi się przedobrzyć z Wiedźminem. Co możemy sobie tu pochodzić? Co my tutaj mamy? Mamy... Triggerem masz free run, ten specjalny, czyli bieganie po tych. O, można sobie poskakać. Jak trzymasz prawy trigger i krzyżyk, to wspinasz się na górę i od czasów Unity... Ty grałeś w Unity czy nie? Nie. Nie, w Unity akurat nie. Chyba za dużo się nasłuchałem faktycznie złego i jakoś... Bo to było bardzo fajne właśnie w Unity, co doszło też tutaj, co jest również w Syndicate siłą rzeczy. Trzymając trigger i krzyżyk wspinasz się, a trzymając trigger i kółko, on schodzi automatycznie na dół. Wreszcie przestałem ginąć losowo zeskakując z różnych wysokości, jak to miało miejsce często w poprzednich odsłonach serii. Wygląda to naprawdę nieźle. Jest. Tutaj mamy jakąś kotłownię, no trzeba jakoś dogrzewać. No generalnie musimy teraz na początku zabić tego templariusza, którego widzieliśmy na samym początku tej scenki. Oczywiście tak to fabularnie, on musi podejść, sprawdzić drzwi. Później się do niego zakraść. Ciekawe, czy nam się uda zamknąć w tym krótkim czasie, bo widzę, że przyzwyczajasz się jeszcze do sterowania tak, troszeczkę. Nie, akurat naprawdę nie miałem. Mamy właśnie ten free run, okej. Okay. Górą zapewne. Mamy górą, dobrze. Idźmy górą. Generalnie co by nie mówić, bo ja często narzekam na przykład na to, że Call of Duty wychodzi co roku, ale ostatnio złapałem się na tym, że właśnie takim moim guilty pleasure, bo brakuje na to jakiegoś polskiego odpowiednika, jest właśnie Assassin's Creed, który swoją drogą też wychodzi co roku. Więc trochę taką hipokryzją ode mnie zaczęło wiać, kiedy sobie o tym pomyślałem. Teraz widzę, że musimy się spiąć. Ciekawe, czy to mi się uda. Okej, aż tam. No na to się nie udało. Nie, tędy się nie udało. Aha, przynajmniej nie, czytelnicy nie będą narzekać tylko na mnie, że mi słabo idzie granie i nie, ja mówienie. Specjalnie gram powoli, żebyśmy mogli radować się i cieszyć, jakże ta gra jest wspaniała. Jakoś trzeba sobie to wytłumaczyć. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale w tym nowym silniku, od którego zresztą zaczynało Unity, bo ono było pierwszą grą, która powstała na zmodyfikowanym silniku tych od Ubisoftu,
postacie tak jakby zaczęły trochę przenikać przez inne modele. Nie, rzuciło mi się to w oczy dlatego, że w częściach od 1 do 3 bohater mógł chodzić w tłumie i ich tak bardzo naturalnie odpychać, tych innych tak, ludzi. Tak, to pamiętam z dwójki. Natomiast tutaj wyraźnie widać i w Unity, że te modele przez siebie przenikają w tych sytuacjach, czego nie było wcześniej. Bardzo mnie to dziwi tak naprawdę. O, możemy zrobić pierwszy stealth kill. Bardzo przyjemnie. O, zaraz będziesz mógł sobie wypróbować nowy system walki, który jest według mnie bardzo fajny, trochę maszerski, bo głównie chodzi o stukanie w jeden klawisz. Jak najbardziej akceptuję, nie ma dla mnie z tym problemu. Ale wygląda bardzo efektownie. A to jest chyba najważniejsze, żeby jakoś tam w miarę fajnie się bawić. Standardowy kontratak, jak to bywa w grach z serii Assassin's Creed. Ta walka w zwarciu, walka na pięści, walka no, na miecze później, bo... Znaczy, no, nie na miecze, dostajemy jakieś ostrza, no bo jednak w tych czasach wiktoriańskich, w tej erze nie można było już chodzić z mieczem za pazuchą, zaraz przypiętym przy pasie, bo już mogłoby to budzić trochę popłochy. Umówmy się, więc są jakieś nożyki ukryte i tak dalej, walka odbywa się w znacznie większym zwarciu niż kiedyś. Właśnie widzę, że wcisnąłeś krzyżyk i zarzuciłeś sobie kaptur. To też jest bardzo fajna nowa mechanika. Normalnie, gdy Jacob albo Evie chodzą, to on też nie zdjął kaptur do cutscenki, gdy bohaterowie chodzą, wyglądają, no, no mają po prostu normalne nakrycie głów, natomiast naciskając krzyżyk zakładają kaptur i wchodzą w tryb skradania się. Kucają, idą wolniej, są mniej słyszalni. To rozumiem, że musimy teraz się przedostać. Tak, musisz przedostać się na górę. Oczywiście na dole chodzą ci ludzie od Templariuszy, więc też trzeba uważać, żeby nie wejść w bójkę. No dobrze, to poskoczymy sobie. Kurczę, no teraz jak tak obserwuję, jak ty grasz, to zwłaszcza w tym momencie zauważam, że ta gra naprawdę ładnie wygląda, ma bardzo fajne oświetlenie. O, właśnie, swobodny zbieg. Okej. Okay. O którym ci wspominałem. No okej, okay, tylko prawie to... Nie, po prostu naciskasz trigger i trzymasz kółko i on sobie... O ile ma na co, nie zeskakuj, bo spadniesz. Się zabijesz z takiej wysokości. A odwróć się i spróbuj po prostu przeskoczyć na to mniejsze ten, z kierunkiem łącznie. Czuję się jak... Okej. Okay. Czuję się jak na lekcji ogarniania klawiszologii, ale sobie będziemy jakoś radzić. Brałeś udział w takich lekcjach? Nie, może aż takich nie, ale do swego czasu na PC-tach klawiszologie były dość rozbudowane do niektórych gier, więc trzeba było sobie to wszystko jakoś wyryć. Co my tu mamy? Mamy właśnie samouczek. No, samouczek ze chowania się z osłonami. Ewentualnie możesz go zabić, jak chcesz. Tu pokażemy jeszcze trochę walki. Mamy tak wszystkich zabijać. Chciałem być miły taki... O, nawet udało się to zrobić. Świetnie. W miarę płynnie, bezproblemowo. No widać też, że odrobinkę kuleją animacje, czego też nie zauważałem w Unity chociażby, że gdzieś tam przy niektórych krawędziach bohater odrobinkę się gliczuje. Nie wiem, skąd to się bierze tak naprawdę. Ale szczerze powiedziawszy, jakichś dużo większych zastrzeżeń do tej gry nie mam. Jest bardzo fajną odsłoną serii. Musisz stać się anonimowy, bo ciebie widzą, więc albo się ukryć, albo ich pokonać. To będziemy się lać. Tylko scenariusz jest dla mnie troszkę słabszy, nie wiem. Może dlatego, że ten Unity był bardziej osobisty, miał jakiś taki... był związany z jakimiś relacjami między postaciami. Tu jest trochę inaczej, no nie będziemy zdradzać szczegółów fabularnych, bo nie o to chodzi. Albo zaraz zginiesz. Właśnie widzę, że faktycznie... Kiedy robią się rzuci, to robisz, możesz zrobić kontratak kółkiem. Właśnie widzę, że jest chyba faktycznie trochę trudniej niż... O, możemy sobie... Przenieść zwłoki. Przenieść i też kogoś ograbić. Ale dobrze, wracajmy. Gdzie my mamy się tu dostać? Podejść do łańcucha tego, który jest... Czekaj, tak jest, tutaj byłem.
Ja akurat tego nie zrobiłem, jak grałem, więc widać, że niektóre miejscówki można na dwa sposoby pokonać, bo po prostu wspiąłem się naokoło tego wszystkiego i szedłem górą. To też na pewno będzie zaleta dla niektórych, że nie jest to aż tak strasznie liniowe. Mm-hmm. No ale tego moglibyśmy właściwie oczekiwać od gry o asasynach, którzy się skradają, że mają, że jest mają tak, różne tak. sposoby na podejście do konkretnych sytuacji. Co ciekawe, mamy tutaj dwójkę bohaterów, pomiędzy którymi później możemy się przełączać dowolnie w trakcie zabawy. I obie postacie, chociaż możemy je rozwijać, one mają podobne drzewko skilli, tylko oddzielne. Natomiast i tak one są trochę nakierunkowane na inny rozwój. Jacob jest bardziej brawlerem, który bije się i wywołuje bójki, natomiast Ivy raczej nastawia się na skradanie. Jak tutaj się bardzo dużo dzieje. Dajcie żyć. Chyba moje godziny, a nawet minuty są policzone. Moment. Uspokójmy się. Oj, oj, czy tylu osobom na raz dasz będzie, radę? Tak, to chyba będzie za dużo. Ja rozumiem, że może być problem, żeby tak to sobie od nich sprytnie uciec. O, dzwoni ci telefon. Kogo będziemy mieli na nagraniu? Na szczęście nie wiem i nie będę musiał odbierać. Okej, okay. Nie był to Roger. Gracz zdesynchronizowany, no nie udało ci się. Czekamy w komentarzach na pojazdy po umiejętnościach tak, koniecznie, Pereza. Koniecznie, na pewno z obowiązkowym poradnikiem, jak sobie z tym poradzić. Tak. Także dziękujemy wam bardzo za pytanie, które zawsze, bo zawsze mówię na koniec, czy chciałbym w to grać dalej po pierwszych moich wrażeniach wstępnych. Wiesz co, wydaje się to całkiem ciekawe, tak? Gdybym nie musiał myśleć nad tym, co mam mówić i spokojnie skupić się na grze, mogłoby to wyjść znacznie lepiej i nie wyszedłbym na taką totalną lamę, ale sama gra wygląda naprawdę ciekawie. Co jest fajne, to faktycznie ten wyższy poziom trudności, bo nie pamiętam z poprzednich Assassinów, żeby na samym początku tak dużo się działo i tak łatwo można było zginąć, nawet wpadając w jakiś tam tłum, który teoretycznie jest nam nieprzychylny. A widzicie, mówiłem, że granie jednocześnie i mówienie to jest największy kłopot. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia przy następnym pierwszym razie. Dzięki, do zobaczenia.